Śmierć godna zbrodniarza. Stepan Bandera. Okoliczności. W niemieckim mieście Monachium w roku 1959 na klatce schodowej budynku mieszkalnego stojącego przy Kretmajer 7 został zabity Stepan Bandera. Jego lewa dłoń zaciśnięta była na prawym ramieniu, co mogło znamionować, że zadany mu postrzał z trucizny wywołał bolesne konwulsje. Sprawiedliwość, choć o wiele za późno, upomniała się o przywódcę ukraińskich nacjonalistów. Leżał bezwładnie za drzwiami, twarzą zwróconą do ziemi. Był martwy. W momencie pojawienia się pierwszych obwieszczeń prasowych dotyczących śmierci zbrodniarza, natychmiast zareagował Związek Radziecki, faktyczny sprawca tej śmierci. Władze sowieckie oskarżyły ministra RFN Teodora Oberlandera o zlecenie morderstwa. Zarzucono mu, że motywem zabójstwa Bandery była jego wiedza na temat masowych mordów na Polakach we Lwowie. Wiedzę szczegółową na temat okoliczności likwidacji Stepana Bandery w formie ustaleń wywiadowczych oraz zeznań skrywało przez wiele lat amerykańskie CIA. Analiza miejsca zgonu poza ułożeniem ciała wskazywała na ważny szczegół. Bandera przed śmiercią usiłował dosięgnąć broni. Ta leżała po jego prawej stronie. Zabójca miał użyć trucizny, aby nie było jasne, czy śmierć nie nastąpiła wskutek przyczyn naturalnych. Jednak broń, po którą chciał sięgnąć, stanowiła przesłankę, iż został zabity. Chciał podjąć walkę, ale od chwili śmiertelnego postrzału do momentu zatrzymania akcji serca upłynęło zaledwie kilka okrutnie bolesnych sekund. Nie mógł się bronić. Zabójstwa dokonał Bogdan Staszyński, agent KGB, z pochodzenia Ukrainiec. 12 sierpnia 1961 roku zgłosił się do Amerykanów. Jak ustalono, urodził się w Polsce, nieopodal Lwowa. Do protokołu zeznał, iż dla KGB pracuje od 1951 roku. Był zawodowym zabójcą na usługach wywiadu radzieckiego. Do zabójstwa użył specjalnego pistoletu wystrzeliwującego zgazowany ładunek cjanku. Mechanizm zabójstwa zawsze wyglądał podobnie. Z broni zaopatrzonej w truciznę strzelał przeciwnikowi w twarz, a wydzielająca się chmura trucizny miała zabijać sama, pozostając niewykrywalną. Do czasu przedostatniego wyroku Staszyński korzystał z pistoletu skromniejszej konstrukcji, o jednym magazynku. Do zabójstwa Bandery został wyposażony w broń identyczną, jednak wzbogaconą o drugi magazynek, z cjankiem, i wykorzystał oba naraz. Dlatego też, z uwagi na stężenie, wykryto jego opad na ubraniu zabitego. Amerykanie rozpatrywali możliwość zrobienia ze Staszyńskiego podwójnego agenta, jednak zrezygnowali i oddali go w ręce Niemców. To na ich terenie dokonano zabójstwa. W 1962 roku został skazany na 8 lat więzienia. Po odbyciu kary został przewieziony do USA i tam żył z nową tożsamością. Zlecenie na Banderę przyszło z Moskwy początkiem 1959 roku. Staszyński był agentem rezydującym wtedy w Berlinie Wschodnim. Kierując się wstępnymi wskazówkami, musiał ustalić miejsce pobytu Bandery. W tym celu odbył kilka podróży do Monachium. Gdy mu się to udało, usiłował dokonać włamania przez frontowe drzwi kamienicy przy Kretmajera 7. Narzędzia od KGB zawiodły. Wytrych nie pasował. Wówczas spróbował metody siłowej. Jedno z narzędzi pękło, końcówka wpadła do zamka w drzwiach. Zdesperowany Staszyński użył aluminiowego klucza do swojego własnego pokoju w Berlinie Wschodnim. Ten też pękł i jego końcówka wpadła do zamka. Wtedy został spostrzeżony przez zbliżającego się do budynku Banderę. Chciał go zabić przy pierwszej próbie. Wiedział jednak, że Bandera może już przeczuwać, dlaczego się tu zjawił, i być przygotowany na atak. Działając według instrukcji, Staszyński wycofał się, przemierzył odcinek do kanału
Horfgarten wystrzelił oba naboje w powietrze, a następnie wyrzucił broń i wrócił do Berlina. Krótko potem znowu udał się do Monachium. Tym razem jednak był lepiej wyposażony. KGB wykonało łącznie 4 klucze według przesłanej im specyfikacji. Niestety, klucze ponownie zawiodły. Owszem, wchodziły w zamki drzwi, jednak nie dawały się przekręcić. Staszyński musiał znowu zrezygnować. Jednak miał już wyobrażenie, który z kluczy można zmodyfikować, co też uczynił, i za trzecim razem udało mu się otworzyć drzwi frontowe. Mieszkanie zlokalizował na 3. piętrze. Na drzwiach przyklejona była kartka Stefan Popel. Takiego nazwiska używał teraz Bandera. Był to rekonesans bez zamiaru przeprowadzenia zamachu, gdyż Bandera, według ustaleń KGB, przebywał w tym czasie na wakacjach we Włoszech. Staszyński wrócił do wschodniego Berlina, skąd przesłał tajnym kanałem wiadomość, że zdołał dostać się na klatkę, prosząc jednocześnie o dostarczenie nowej broni. Teraz należało zaczekać. Broń dotarła 14 października. W tym czasie Bandera wrócił z wakacji. Staszyński udał się do Monachium, tym razem drogą lotniczą. Poza nową bronią był wyposażony w dokumenty na nazwisko Hans Joachim Budiet oraz fiolkę żółtych kapsułek zawierających antidotum na cyjanek. W Monachium wynajął pokój w hotelu Senefelder. Rano następnego dnia zażył pierwszą porcję antidotum i udał się w kierunku mostu Ludwika, skąd obserwował, jak Bandera opuszcza biuro przy ulicy Zeppelina. Wsiadł on z jakąś kobietą do samochodu i odjechali. Samochód skierował się w stronę skweru Maria Hilf. Był pewien, że widział Banderę. Staszyński przywołał taksówkę i kazał się wieźć na Kretmajera. W godzinę później dostrzegł znajomy samochód. Zdziwił się, że w jego otoczeniu nie było ochroniarzy, którzy zwykle krążyli w pobliżu, używając podrobionych kluczy. Staszyński udał się do budynku i wszedł na pół piętro między pierwszym a drugim poziomem. Zastygł w oczekiwaniu, a wtedy usłyszał kobiece głosy dobiegające z trzeciego piętra. Najprawdopodobniej żona Bandery zauważyła samochód, a odgłosy otwieranych drzwi frontowych uznała za wskazówkę, iż to on idzie na górę. Agent KGB zszedł z powrotem na dół i tam zaczął się bawić przyciskami przywołującymi windę. Kobieta w międzyczasie minęła go. Staszyński wrócił na schody, ale zaraz potem usłyszał, jak ktoś próbuje otworzyć drzwi budynku. W korytarzu do drzwi frontowych zauważył Banderę z naręczem zakupów w prawej ręce. W lewej trzymał pęk kluczy, którego nie mógł uwolnić z zamka. Staszyński natychmiast ruszył w stronę drzwi, przybierając obojętną minę. Broń miał zawiniętą w gazetę. Mijając Banderę, szarpiącego się z kluczem w zamku, przytrzymał drzwi i zapytał: nie działa? W tym momencie lider nacjonalistów zdołał w końcu wydobyć klucz z zamka i odparł: działa. Staszyński upuścił gazetę, po czym oddał 2 strzały jednocześnie w twarz Bandery. Już unosząc broń, starał się, aby mierzące doń lufy znalazły się jak najbliżej jego twarzy. Bandera zaciągnął się trucizną, po czym zaczął się kołysać i zataczać jak pijany. Jedynym dźwiękiem od chwili wystrzału był łoskot upadających torb z zakupami. Staszyński nie zwlekał. Ukrył broń i wyszedł z kamienicy. W pewnym oddaleniu przełamał fiolkę i zażył kolejną porcję antidotum. Zeznał potem, że Bandera nie wydał żadnego dźwięku, nie wzywał pomocy. Staszyński udał się do kanałów. Pozbył się kluczy i broni, po czym zabrał swoje rzeczy z pokoju hotelowego i wsiadł do pociągu do Frankfurtu nad Menem. O śmierci Bandery dowiedział się następnego dnia z gazet podczas lotu do Berlina. W grudniu 1959 roku Staszyński został odznaczony w Moskwie orderem Czerwonego Sztandaru przez ówczesnego szefa KGB generała
Aleksandra Szelepina. Tu jest zabójca Bandery, Bogdan Staszyński, agent KGB. Następne zdjęcie przedstawia identyczną broń, jakiej użyto do zabicia Bandery. Jest to broń miotająca gaz cjankowy. Na pierwszy rzut oka wydaje się może dość enigmatyczna, ale jest w zasadzie bardzo prosta w użyciu. Tu są zaciski, podwójna lufa. Osoba z niej korzystająca po prostu chwyta, jeżeli jest praworęczna, tutaj, następnie drugą ręką spod spodu, kieruje w stronę twarzy ofiar i zaciska te dwa spusty. No i wydziela się zabójczy gaz. I ostatnia fotografia prezentuje Stefana Banderę, już martwego, tuż przed pochówkiem. Dzięki za uwagę.